Witam i o zdrowie nie pytam. Tu Karol z Torunia. Dzisiaj drugi dzień z przysieka. W poprzednim filmiku byliśmy w przysieku, ale byliśmy na stawach przysieckich. Bardziej obejrzeliśmy sobie tą miejscowość od strony przyrodniczej. O, właśnie w tamtym kierunku jechałem na stawy przysieckie. Tutaj jest droga między Torunią a Bydgoszczą. Tam w tamtym kierunku jest Bydgoszcz. Zaraz za kawałeczek, za przysiekiem jest miejscowość Górsk. To jest ta miejscowość, gdzie porwano księdza Jerzego Kobieuszkę. A tam właśnie jedzie się w kierunku Torunia. Kilka kilometrów rzut beretem i już mamy Toruń, bo przysiek to jest taka jedna z większych potoruńskich takich osiedli, domków jednorodzinnych, tak jak tam wspominałem w poprzednim filmiku. Tutaj dojeżdża normalnie autobus MZK 36, więc do Torunia jest naprawdę kawałeczek. Historia w ogóle tutaj tych pobliskich terenów znana jest już od czasów powstania Torunia, kiedy to w czasie państwa krzyżackiego przysiek był krzyżacką wsią czynszową. No później już po wojnie 13-letniej król polski Kazimierz Jagiellończyk w ramach zasługi Torunia w wojnie z krzyżakami nadał tą wieś przysiek Toruniowi. I później już w czasie, tak gdzieś około połowy XVI wieku, w przysieku za sprawą głównie prezydenta Torunia Heinricha Strobanda powstał tutaj folwark miejski. W tym folwarku miejskim zbudowano pierwszy murowany dwór. Powstał tutaj też browar. To jest ten budyneczek, który tutaj widzicie. Budynek po browarze i powstała też gorzelnia. O, ta brama to jest brama właśnie przy browarze. No i wtedy w tym czasie wieś, folwark zamienił taką swój wygląd, swoją działalność bardziej na produkcyjną. W tym czasie też właśnie, kiedy tutaj pracowała na pełnej parze gorzelnia i browar, to przysiek jako folwark osiągnął swoją największy rozkwit. Pokażę wam to. Tutaj jeszcze, o, widzicie, stare mury. Tutaj też wtedy powstał młyn. Młyn był właśnie w tym miejscu. To jest częściowo odbudowane, ale w tym właśnie miejscu stał młyn zbożowy. Na dowód tego, że tu był młyn, to wam pokażę, że... Tylko muszę zjeść z rowera. Tutaj teraz to jest w tym miejscu, gdzie był ten młyn, to jest taki ogródek letni. Tutaj w okresie letnim jest robiony grill. O, jak tam wygląda. Ładnie zagospodarowany, bo tutaj w ogóle w budynku, tym, który wam tam pokazywałem, budynku browaru jest restauracja i hotel D'Aglezia. A tutaj widzicie sobie, właśnie jest taki dół. O, widzicie? Tutaj płynęła sobie tutaj struga, właśnie zasilająca ten młyn. O, w tym miejscu. Także tutaj był młyn. Młyn miał też w czasach, kiedy to folwark należał do Torunia, miał też duże znaczenie. Generował dość spore przychody dla Torunia. A tutaj mamy budyneczki browaru i gorzelni. Widzimy główną bramę wjazdową do tego folwarku. Przed folwarkiem widzimy jakieś taką pozostałość po tutaj dość rozległym parku. No, a głównie zostały takie jakieś stare drzewa. Oczywiście park był kiedyś sporo większy. To jest taka główna brama wjazdowa. Dawna. No jeszcze tam w ogóle chciałem tak wspomnieć, że w czasach świetności tego folwarku miejskiego dochód tutaj z przysieckiej browarni i gorzelni był dość znaczny, bo stanowił podobno około 30% dochodów całego miasta Torunia. No głównie to było zasługą uchwalonej przez Radę Miejską Toruńską tak zwanej propinacji, czyli wyłączności do produkcji i zaopatrowania w alkohol Torunia i wszystkich tutaj mu podległych dóbr.
No w praktyce to oznaczało to w zasadzie tyle, że wszystkie toruńskie i okoliczne gospody czy tam zajazdy były zaopatrywane właśnie w alkohol produkowany tutaj w Przysieku. No i to stanowiło ten jakże duży dochód. Od tej strony widzicie, już jest ta restauracja i hotel, o której przypominałem, o której wam mówiłem, hotel D'Aglesia. Tam też jest od strony wschodniej i od strony południowej, jest chyba z tego co kojarzę, jest ośrodek wytchnieniowy dla pracowników służby medycznej. No aha, jeszcze tak może o tym Przysieku dalej dokończymy. No Przysiek tam gdzieś tak na początku XVIII wieku trochę podupadł, głównie za sprawą potopu szwedzkiego. Wtedy ten folwark miejski uległ znacznemu zniszczeniu, no ale z racji na jego rangę, choćby w tych dochodach Torunia, został szybko odbudowany. No niestety nie na długo, bo nie wiem, tam chyba 30 lat po odbudowaniu został zrabowany przez oddziały Stanisława Leszczyńskiego, który walczył o polski tron z Augustem III Sasem. No po tych zniszczeniach oczywiście też został odbudowany częściowo, no ale po pierwszym rozbiorze Polski, z tego co mi wiadomo, ten przysiecki folwark już całkowicie jakby stracił na znaczeniu, takim znaczeniu przemysłowym. On tutaj podupadł i tyle. I przez długie lata był w takim dość złym stanie. Jeszcze taką ciekawostką jest, że tutaj w Przysieku pod koniec XVIII wieku przez pewien czas pokwaterował dowódca powstańców kościuszkowskich, generał Henryk Dąbrowski, który tu w pobliskim Czarnowie stoczył walkę z oddziałem pruskim. No dobra, to teraz sobie skoczę, może tam coś o tym dworku jeszcze opowiem. Podjadę do dworka. No i dojeżdżamy już do dworka. Tylko trzeba się tu jakoś przycisnąć. Jak widzimy, do zespołu pałacowo-parkowego w Przysieku. Dworek, który teraz tutaj przed sobą widzicie, został odrestaurowany, ale główny jego wygląd i to jak jest zbudowany, to jest wynik tego, że od połowy XIX wieku do II wojny światowej teren tutaj tego przysieckiego folwarku, niszczącego już wtedy w zasadzie, trafił w ręce rodziny Neumannów. O rodzinie Neumannów już wam wspominałem w poprzednim filmiku, bo oni tam zbudowali też w Przysieku zbudowali też szkołę. No w tym czasie, kiedy był ten dworek w rękach rodziny Neumannów, on został przebudowany do takiego wyglądu, jaki widzicie teraz. Neumannowie tutaj też zbudowali, założyli w okolicy park. W części tego parku, zaraz przy dworku nawet, są ich groby. Tam zaraz podjadę, wam to pokażę. No tak jak tam wspominałem w poprzednim odcinku, zbudowali te też oni w Przysieku pod koniec XIX wieku, zbudowali też szkołę dla polskich i dla niemieckich dzieci. No i po wojnie, po II wojnie światowej, dworek, jak to większość takich obiektów w Polsce, no niestety został znacjonalizowany. I tutaj też się mieścił PGR. To nawet te budynki, które widzicie tam, to już są budowane właśnie za czasów PGR-u chyba. Tu jeszcze jakiś jest taki budyneczek, nie wiem kiedy on był budowany. Nie wiem, czy to jest z czasów... Nie, to chyba też jakiś już bardziej nowoczesny. Jan Paweł II. Tutaj jest Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej. W tym budynku, ale z tyłu jeszcze się wybiorę. O, a tu jest ten budynek już zbudowany pod kątem PGR-ów. Widzimy sobie mur. Tu takie te górne części tych słupków, to trochę tak jak pruskie czapeczki. Ale jeszcze wam pokażę od tyłu, pokażę wam taki staw.
staw, który był właśnie wykopany, zbudowany do celów zasilania tego młynu w przysieku, który tam wam chwilkę temu pokazywałem. Tu właśnie jest ten staw, jak widzicie. Nie wiem do końca, skąd ten staw w ogóle był, zasilany, skąd do niego woda dopływała, ale sam staw zasilał właśnie ten przysiecki młyn. Jest taki zrobiony pomost, oczywiście na pomost wchodzić nie można, bo jest zawieszony łańcuch, no ale taki malutki stawik. A tutaj mamy już właśnie budynki tego wolontariatu z Caritas. Tutaj pewnie sobie wolontariusze przyjeżdżają odpoczywać, albo jakieś szkolenia, nie szkolenia tutaj mają.